Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym. To jest zapis pierwszego paragrafu naszego statutu. No i przez naszą działalność chcemy być wierni temu pierwszemu sformułowaniu, dlatego że często w bibliotekach mylimy Stowarzyszenie Związkiem Zawodowym. Stowarzyszenie nie jest Związkiem Zawodowym. Dla przypomnienia, 21 października 17 roku w Bibliotece na Koszykowskiej powstał, Polski, powstał Związek Bibliotekarzy Polskich, prekursor naszego towarzystwa. Wtedy była nieliczna grupa bibliotekarzy. Dzisiaj nasze stowarzyszenie liczy ponad 7 tysięcy członków, z tego 70% to bibliotekarze bibliotek publicznych. Niewątpliwie do naszych sukcesów jako środowiska należy zaliczyć współudział w tworzeniu prawa bibliotecznego krytykowanego, ale ustawa o bibliotekach I z 1968 i ta ostatnia z 97 zagwarantowała przynajmniej teoretycznie byt polskim bibliotekom. Jeśli chodzi o edukację bibliotekarzy, to wydawnictwo SBP. Jest potentatem, jeśli chodzi o literaturę fachową. Wydajemy dwa czasopisma naukowe, dwa miesięczniki, aby coraz więcej osób chciało je czytać. Natomiast muszę powiedzieć, że za ubiegłą kadencję SBP wydało 104 publikacje książkowe, 27 zorganizowało konferencje i seminariów, 110 warsztatów. Również stowarzyszenie jest tym platformą wymiany doświadczeń integracji środowiska tak ważnego, bo każda biblioteka działa autonomicznie. Standardy są tylko zalecane, a nie obowiązujące. O nowych technologiach, globalizacji moglibyśmy mówić bardzo dużo, wiemy, jakim to jest wyzwaniem dla naszego środowiska. Jednym słowem, nie możemy się obrażać na nowości, tylko musimy umiejętnie dostosowywać do naszych potrzeb i to robimy. Właściwie nie ma już biblioteki, która jest nieskomputeryzowana, nie ma biblioteki, która nie ma dostępu do internetu. Miejmy nadzieję, że to się również przełoży na wyniki czytelnicze, bo jak wiemy te badania Biblioteki Narodowej no nie, nie są optymistyczne. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zmianę prawa, prawa, które szanujemy, prawa autorskiego i które przestrzegamy, ale z drugiej strony biblioteki co prawda nie tak jak w innych krajach nie wypożyczają jeszcze pił motorowych czy łańcuchowych, ale wypożyczają czytniki, ale bez możliwości wypożyczenia e-książek, które są objęte Prawem autorskim. Myślę, że to powinno się zmienić, i tu jest również zadanie dla SBP. Na pewno musimy przywyknąć do ciągłych zmian. To już stało się standardem. Na pewno na progu kolejnych stu lat naszej organizacji nie będziemy się nudzić, będzie coraz ciekawiej. Ja nie wiem. Gdzie, się, gdzie dążymy i gdzie się zatrzymamy. Natomiast jestem przekonany, że organizacja bibliotekarstwa, bibliotekarska jest nam potrzebna tak samo jak biblioteki były, są i będą, dlatego że po pierwsze uprawniamy piękny zawód, dbamy o jego etos, ale również robimy to dla dobra, prawdy i piękna. Dziękuję bardzo.